dobrze cię słyszeć. Wreszcie. Dawno nie rozmawiałyśmy. Mniej więcej od czasu, kiedy umarł Jacky. Jak się czujesz? A jak myślisz? Mój syn nie żyje, ale trzymam się. Dzwonię, żeby złożyć kondolencje. Dzwonię, żeby złożyć kondolencje. Jesu Christo, mieszkałaś pod naszym dachem. Miej tyle szacunku, żeby nie traktować mnie jak obcej osoby. Miałam do ciebie zadzwonić sama. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Pożegnamy Jackiego jak należy. Ceremonia odbędzie się w Kojocie. Będą jego przyjaciele. Nie musisz nic więcej mówić. Będę tam. Przez sekundę w to nie wątpiłam. Do zobaczenia, Vi. Przesuniemy stół do bilarda. Tak? Jest ciężki. Vi, dobrze cię widzieć. Siadaj. Chcesz piwa? Chętnie. Na zdrowie! Minęło trochę czasu.
Jak się czujesz? Szczerze mówiąc, bywało lepiej. Co się dzieje? Tej nocy, kiedy zginął Jackie. Powiedzmy, że od tego czasu nie jest mi łatwo. Yo sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Pomogę ci w przygotowaniach. Dzięki, skarbie, ale z tym poradzę sobie sama. Wystarczy, że przyjdziesz się pożegnać. Na czym dokładnie polega ofrenda? Zbieramy się, żeby uczcić pamięć zmarłego. Przynosimy mu przedmioty, które kiedyś były dla niego drogie, a które mogą mu się przydać w życiu pozagrobowym. Jackie zapewne chciałby, żeby mu tam wysłać piwo. Piwo też będzie. Chciałabym wziąć udział w ceremonii, ale tak jak należy. Zgodnie z waszą tradycją. Ale? Nie mam niczego, co mogłabym położyć przy trumnie, żeby uczcić jego pamięć. Masz za to serce po właściwej stronie, dziewczyno. Nie przejmuj się. Weźmiesz coś z jego garażu. To miejsce to jego historia. Garaż Jackiego? Trzymał tam swój motocykl. Ale od pewnego czasu służył mu też za mieszkanie. Tam coś znajdziesz. Na pewno? To jego prywatne rzeczy. Daj spokój. On nie żyje. A pogrzeby są dla żywych, a nie dla zmarłych. No już, bierz ten klucz. Dziękuję ci. Nie ma za co. Doceniam twój szacunek. Garaż jest przy Republic Boulevard. Ahí te veo. Wyprawiam ofrendę. To nie jest zbyt bezpieczna okolica, Misty. Jesteś tutaj sama? Siedziałam tu na schodach, mając 10 lat i przeżyłam. Nic mi się nie stanie, kiedy mam 26. Co tu robisz? Siedzę i czekam. Czekam na niego, chociaż wiem, że już nigdy nie przyjdzie. Przychodzę tu ostatnio i siedzę. Godzinę, czasem dwie. Głupie, co? Ale strasznie za nim tęsknię. Siadasz? Pogadamy. To nie jest głupie. To bardzo ludzkie. Może. Długo się znaliście? Pół życia. Wychowywaliśmy się na tym samym podwórku. Cały czas obok siebie, ale nigdy razem. Aż do ostatniego roku. Tak. Najlepszy rok w moim życiu. Często o tobie mówił. Powtarzał, jaka jesteś dla niego ważna. Jackie tak powiedział? Pewnie użył zupełnie innych słów, co? Może i innych, ale wierzę, że właśnie to miał na myśli. Dobrze go poznałaś. Większość ludzi myśli, że to był tylko zawsze uśmiechnięty misiek z zakazaną mordą. Mylą się. Jaki był dla ciebie? Powiem to tak, jak on zwykle mówił. Bez wahania osłoniłby mnie przed kulą, choćby miała go zabić. Chłopak z Haywood. Mężczyzna z ambicjami. I te ambicje kosztowały go życie. Tam w środku jest kawał jego historii. Dlaczego nie siedzisz w środku? To bardzo proste, nie mam kluczy. Jackie nie dał ci twojego kompletu? Nie weszliście na ten etap? Proponował. Ale chciałam, żeby miał miejsce, które jest tylko jego. Mama Wells urządza pożegnanie Jackiego. Muszę znaleźć coś, co było dla niego cenne. Pomożesz mi znaleźć coś takiego?
Nie wiem, czy powinnam tam wchodzić, Vi. Boisz się wspomnień? Nie chodzi o wspomnienia, tylko o mamę Wes. Nie jesteśmy w najlepszych stosunkach. Wiem, że nie życzyłaby sobie, żebym naruszała jego pamięć w jakikolwiek sposób. Jackie chciałby, żebyś to było. To wystarczy. Chodź. Wygląda na to, że wymienił tę końcówkę wydechu. Co? Tak mu doradziłam, zaraz przed robotą. Często przerzucał żelastwo, co? Twierdził, że to jego medytacja. Sztanga jest najlepszym słuchaczem, mówił. Zrozumie wszystkie twoje problemy i nie daje głupich rad. A to tu chyba wisi od 2020. Piłka podpisana przez Dante Gonzaleza. On jest Ceyłut. Wszystkich tutaj ogrywał w kosza. Dante był chyba pierwszym chłopakiem z okolicy, który porzucił Valentinos. Tak jak Jackie? Tak. Obydwaj chcieli od życia czegoś więcej. Dante jest dzisiaj kapitanem NC Blackouts. Och, Jackie. Mandala? Tak. To długa historia. Wszystko w porządku? Nawet nie wiesz, jak bardzo. Powiedziałam kiedyś Jackiemu, że powinien oczyścić to miejsce ze złej energii. Na przykład poprzez usypanie mandali. Powiedział mi, że z piasku to on może postawić zamek. Rodzinną twierdzę Wellsów. Miałaś na niego większy wpływ niż sądziłaś. Jak widać. Jest przepiękna. Jest okropna. To też najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu widziałam. Akwarium? Zostało po takosie. A tako to? To była jego ryba. Rekin miniaturka.
Brzmi jak bardzo droga ryba. Nie sądzę, żeby za nią zapłacił. Lubił grzebać w silnikach. Pierwszy raz wsiadł na motocykl, jak miał 15 lat. Z jego charakterem to cud, że się nie rozbił. Żaden garaż nie może się bez takiego obejść, co? To podobno jakiś kolekcjonerski, dziś już niedostępny. Te. Na pewno właśnie dlatego tu wisi. Komu bije dzwon Ernest Hemingway? Czytał to dziesiątki razy, zawsze przed większą akcją. Mówił, że napisał to facet twardszy niż Morgan Blackhand. Czytałaś? Dobra? Jakoś nie było okazji. Ta książka by się w sumie nadała na ofrendę. To cały Jackie. No i masz już coś na ofrendę. Ale zawsze możemy się tu jeszcze rozejrzeć. Piękne zdjęcie. Ulubiona tequila Jackiego. Pełna. Nie, to jego amulet. To jedna z pierwszych butelek spod ręki Jesusa de Abajo. Tego, który założył Cenzon Tequila? Dzisiaj jest w pierwszej setce najbogatszych ludzi na świecie. Jak Jack ją dostał? Sprzedała mu ją jakaś staruszka w Meksyku. Mówiła, że de Abajo ukradł jej recepturę. Skórzany pas. Pamiątka po ojcu. Ojciec bił jego i matkę dokładnie tym pasem. Do czasu, aż to Jackie zlał jego i powiedział, że następnym razem go zabije. Stary trafił do szpitala, a potem ich zostawił. To po co ciągle trzymał jego pas? Na wypadek, gdyby wrócił. Czyli to jest tata Jackiego? Stary gangus. Valentinos oczywiście. Poznałaś go? Nie, tylko o nim słyszałam. Ale nikt go tutaj nie wspomina dobrze. Pełne. Jego ulubiony. Żelazny zapas. Nie wolno ruszać. Czemu? Bo żelaznego zapasu się nie rusza. Proste? Chodźmy już. Wiesz co, Vi? Ja jeszcze zostanę. Pożegnam go tutaj. Mama Wells i tak nie chciałaby mnie tam widzieć. To będzie odpowiednie. Co się stało pomiędzy tobą i jego matką? Powiedzmy, że nie jestem jej wymarzoną synową. A co z tobą jest nie tak? Nie mam na imię Kamila i nie jestem byłą dziewczyną Jackiego. Tą, którą mama Wells uwielbiała. Wszystko jasne. Przyjdź na ofrendę. Masz do tego prawo. Nie chcę wchodzić w drogę mamie Wells. To jego rodzina. Dla Jackiego ty byłaś rodziną. Masz rację. Dziękuję, Vi. To co? Zbieramy się? Hej, spotkamy się w Kojocie. Myślałaś kiedyś o tym, żeby się stąd wyprowadzić? Pewnie. Nawet próbowałam to zrobić. Co to znaczy?
Wyjechałam z dala od miasta do Nepalu. Myślałam, że tam zostanę. Po tygodniu okazało się, że nie potrafię żyć bez drących się sąsiadów i jazgotów silników. Moje kondolencje. To był wspaniały chłopak. Idź i wypij jego zdrowie, padre. Najlepiej parę razy. Amen. Tak zrobię. Wii, dobrze, że jesteś. Za chwilę zaczynamy. Zajmij miejsce, proszę. Cześć. Dziękuję wszystkim, że przyszliście. Nie będę wam mówić, jakim człowiekiem był mój syn, ani płakać, jak bardzo nam go brakuje. Zamiast tego opowiem wam pewną historię. Miał wtedy może 19 lat. Należał do Valentinos. To były czasy ich wojny z Maelstromem. Zadzwonili ze szpitala. Powiedzieli, że postrzelono go 3 razy. Obok serca. Kiedy przyjechałam do szpitala, był przytomny. Wystawało z niego tyle rurek, że wyglądał jak pieprzona ośmiornica. Powiedział mi: nie martw się, mamo. Zobacz, jestem kuloodporny. Nigdy mi się nic nie stanie. A kiedy wychodziłam, zdjął z palca sygnet Valentinos. Powiedział, że nie będzie go więcej potrzebował. Nie bał się. Po prostu nie chciał, żebym się martwiła. Descansa en paz, mijo. W klubie bokserskim Night City Devils mieliśmy takie powiedzenie. Prawdziwych przyjaciół poznajesz po tym, jak spuszczają ci łomot. To prawda. Od nikogo w życiu nie zebrałem takiego wpierdolu, jak od Jacka Wellsa. Dwunastu rund, przyjacielu. Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Coś jeszcze? Często wracam do tego, jak się poznaliśmy. Miałam przewieźć go przez granicę razem z kontrabandą. Kupił od kogoś towar kradziony od Arasaki. Super tajną, super drogą. Jaszczurka. Pamiętam, co wtedy powiedział. Jestem z miejsca, gdzie każdy jest twoją rodziną. Jackie Wells. Najlepszy przyjaciel. Lojalny ponad wszystko. Kiedy coś postanowił, był gotów oddać za to życie. Powiedział mi kiedyś: Chica, to jedno, czego nam nie wolno, bać się drugiego człowieka. Był gotów oddać życie za swoich bliskich, bez wahania. Ale najważniejsze było co innego. Wszyscy myśleli, że Jackie to zawsze uśmiechnięty facet, który we wszystkim widzi jakieś dobre strony. Mylili się.
Jackie Wells był kurewsko ambitnym facetem, który nigdy nie odpuszczał. Ta ambicja kosztowała go życie. Ale zrobił to, o czym zawsze mówił. Wyciągnął rękę po sławę i bogactwo. Nie bał się. Jak się nad tym zastanowić, to właściwie wszyscy najlepsi są weseli. Znacznie lepiej jest być wesołym, a poza tym to o czymś świadczy. To jest coś w rodzaju osiągnięcia nieśmiertelności za życie. Spoczywaj w pokoju. Czas na toast. Za mojego syna. Dziękuję ci za te słowa. Dziękuję, że jesteś. Urządziliśmy mu piękną ofrendę. Przyszło dużo ludzi. Nawet ta dziewczyna, z którą Jackie się spotykał. Ona ma na imię Misty. Co? Misty. Była dla niego bardzo ważna, rozumiesz? Idź do niej i zaproś ją na obiad. Zasługuje na to. Wiesz co? Dobra z ciebie, dziewczyna. Myślę, że Jackie by się cieszył, gdybym ci to dała. Jesteś pewna? Jackie by mnie chyba zabił, jakbym go porysowała. To nie porysuj. Dziękuję. Będę dbać o ten motocykl. Do zobaczenia. Dobrze cię widzieć. Hej, wszystko w porządku? Tak. Chyba mentalnie ciągle jestem w jego garażu. Daj mi chwilę. Będzie mi go brakować. Już brakuje. Mnie też, Chica. Mnie też. Wypij jego zdrowie. Jest teraz w lepszym miejscu. Za Jackiego. Za dumnego syna Heywood. Lecę. Dzięki, Wiktor. Do zobaczenia. Dobrze sobie radzi ze stratą. Twarda kobieta. Kurwa, stypa za stypą. Najpierw szef, teraz Wells. Campo strasznie się wkurzał, że go nie puścili na pogrzeb. Dobrze, że go puścili na pogrzeb Gustavo. Fakt, ale z Wellsem też miał sztamę. Smutno tak. Bijesz z nami? Gustavo nie żyje? Ktoś go wysłał do piachu, nie wiemy kto. Ale się kurwa dowiemy. Chujowy miesiąc dla Valentinos. Znaliście się z Jackiem? My nie, ale szefowie tak. Zawsze o nim dobrze mówili. Szefowie? Gustavo i Campo Horta. Piję. Niech spoczywa w pokoju. Polać ci? Za Jackiego.
Dziwnie tak. Bez Jackiego. Cały czas mam wrażenie, że odwrócę się i on będzie przy barze. Na swoim miejscu, tam gdzie zawsze siadał. Olej. Za Jackiego. Amen, siostro. Koleżanko, mówię przecież do ciebie. Jackie wiedział, jak dobierać przyjaciół. Żegnasz jednego ze swoich, padre? Żegnam dobrego człowieka. I co, padre? Myślisz, że Jackie patrzy na nas teraz z góry? Wierzę, że spotkał się z Bogiem. I tyle? Nie wiem, czy Bóg wyszedł z tego spotkania zadowolony, ale Jackie na pewno. Dobrze się znaliście? Ty i Jackie? Pamiętam, jak matka go urodziła i jak odszedł jego ojciec, a potem jak przyjął do swojego domu ciebie. Znałem go całkiem dobrze, Vi. Jak sprawy na ulicy? Nie rozmawiam tu o interesach. Okaż trochę szacunku. Na mnie czas. Z Bogiem.